środę 24 kwietnia odbyła się 31. w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Na początku radnym i zaproszonym gościom zaprezentowano projekt modernizacji pływalni w Przechowie. Po wprowadzeniu niewielkich zmian w stosunku do pierwotnej wersji projektu. Nie wpłyną one jednak zasadniczo na wygląd zewnętrzny budynku. Przypomnijmy, w lutym rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pływalni, który wygrała autorska pracownia architektury z Warszawy. Zdaniem Ryszarda Sadowskiego, kierownika Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu, korekty mają poprawić funkcjonalność obiektu. To wypiętrzenie wyraźnie się rysuje tutaj ze względu na tą zjeżdżalnię, natomiast cały dach ma pochylenie 5-procentowe. W części od strony lasu to będzie uzbrojony w ten system solarów. Będzie tam 5 baterii, które będą dawały nam 30 kW ciepła. Generalnie zapotrzebowanie na energię zarówno elektryczną, jak i cieplną będzie porównywalne z tym, co jest teraz, natomiast powierzchnia się zwiększy z 1260 do 2700, a więc więcej jak dwa razy tyle, natomiast energii tyle samo. To znaczy, że chcemy zrobić obiekt energooszczędny. Te przegrody zewnętrzne tam mają ten współczynnik przenikania U na poziomie 0,15. Tak samo w stropodach, posadzka trochę więcej, bo 0,3, natomiast okna będą na poziomie U równym 1, no może uda się wyciągnąć 0,85, to w zależności od tego, jak będą skonstruowane wkłady z szyb, czy tam ta pustka na freon będzie większa czy mniejsza. Na ostatniej sesji radni wysłuchali obszernego sprawozdania na temat stanu bezrobocia w gminie Świecie oraz różnych formach aktywizacji osób pozostających bez zajęcia, które mają im pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy. Niezbyt ciekawy okres nastał. Tak naprawdę rozpoczął się on już w 2012 roku. Mówię to na podstawie stopy bezrobocia i ilości osób zarejestrowanych. Chcę Państwu powiedzieć, że porównując powiat świecki do województwa i do Polski, zauważamy od 2011 roku w stosunku do końcówki tamtego roku zdecydowanie wzrost. Zarejestrowało się ponad 200 osób, nawet można powiedzieć prawie 300 osób więcej i na koniec tamtego roku uzyskaliśmy stopę bezrobocia 18,7. Niestety początek tego roku nie był wcale ciekawszy, ponieważ w styczniu mieliśmy 19,7, w lutym mieliśmy 20%. W marcu zaczęła stopa spadać do 19,8. Spodziewamy się też, że w kwietniu też będzie większy spadek ze względu na prace sezonowe. Po pierwsze, wniosek jest taki, że nasze województwo plasuje się w ogóle na trzecim miejscu, jeśli chodzi o największą stopę bezrobocia. I to musimy sobie uzmysłowić, że nasz powiat no, w tym województwie niewątpliwie jest. Ale z drugiej strony bierzmy pod uwagę też porównanie poszczególnych powiatów. Oprócz powiatu brodnickiego, przepraszam, sępoleńskiego, jesteśmy powiatem, którego zmiana stopy bezrobocia w porównaniu 2011 do 2012 nieznacznie wzrosła. To znaczy się, że w większości powiatów na terenie województwa stopa bezrobocia wzrosła nawet do prawie 2 punktów procentowych. U nas jest to 0,40. Żaden urząd pracy nie może wymyślić i wdrożyć innych rzeczy poza programem specjalnym, na które są szczątkowe środki. Myśmy ubiegali się na taki program w zeszłym roku. Uzyskaliśmy pieniądze na program dla samotnych matek. Natomiast jeśli chodzi o strategię, cóż, że stworzymy strategię, jeśli mamy poparcia prawnego? Myślę sobie, że pewne rzeczy zauważalne są na szczeblu ogólnokrajowym i stąd jest reforma ustawy.
I zgodzę tutaj się z panią, że część instrumentów jest, bym powiedziała, nawet archaicznych. Natomiast jest pytanie, czy ogólnie nie wydawać tych pieniędzy w taki czy inny sposób, nie brać tych środków na dodatkowe programy, a mieliśmy im w zeszłym roku około 5, bo te instrumenty są niezadowalające, czy jednak ściągać te pieniądze na te instrumenty, żeby nasi pracodawcy i bezrobotni korzystali. Myślę sobie, że ta druga alternatywa jest lepsza. Bierzmy pieniądze i niech z tych środków pod kontrolą korzystają bezrobotni i pracodawcy. I to jest tak naprawdę nasza strategia. My nie jesteśmy zwolennikami brania środków jak z worka bez dna, bo takie środki można brać naprawdę dosyć spore. Natomiast zawsze ciekawi nas to, czy będzie odpowiednia grupa odbiorców. Więc inaczej mówiąc, odpowiadając pani na pytanie, trudno jest tworzyć koncepcję wieloletnią przy dużej zmianie przepisów i przy ograniczonym instrumentarium, które ma Urząd Pracy. Myślę sobie, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że spory procent osób zarejestrowanych w ogóle nie chce pracować. I to nie jest moja wizja świata, tylko to jest wynik konkretnych badań, które były przeprowadzane w różnorodnych gminach czy powiatach tego kraju i nie wszyscy chcą pracować. Są w rejestrach dlatego, że są składki zdrowotne. Ten temat też jest poruszany. Minister napisał w piśmie zeszłego tygodnia, że sprawa jest cały czas w toku. Myślę sobie, że też jest tak, że trudno jest odmówić pewnym osobom pomocy w formie finansowej, na przykład na szkolenie grupowe, jeśli nie mają one kompetencji, kwalifikacji, wykazują swoją postawą, że są bardzo zmotywowane. Dlaczego mam tych środków nie dać? Ktoś, kto myśli bardzo racjonalnie z drugiej strony, powinien powiedzieć tak, jeśli nie ma zapewnionej pracy, pieniędzy nie dawaj. Tak samo jest z kwestią ustalania, czy kogoś wyrejestrować za niestawiennictwo, czy nie. Prawo mówi jasno. Jeśli nie zachorował, a nie stawił się, powinien być wyrejestrowany. Jeśli po drugiej stronie mam samotną matkę, schorowaną, trójki dzieci, muszę postąpić tak samo. Jest pytanie, czy to jest etyczne, czy nie. Myślę sobie, że takich pytań jest mnóstwo w naszych głowach, urzędników. I myślę sobie, że my sobie zdajemy z tego sprawę, że jesteśmy pod obstrzałem Urzędy Pracy całego świata. Ale wrócę do tej pierwszej tezy. My mamy ograniczone instrumentarium i nie jesteśmy w stanie prawnie stworzyć nowych sposobów na rozwiązanie tego problemu. My musimy się podporządkować pod przepisy ogólnokrajowe, tak jak Urząd Skarbowy tak naprawdę. Niewiele nas to różni. Przy pytaniu, jakie zadała pani Helena Radka-Fejtko o strategię, no to powiedzmy sobie uczciwie, że każdy z nas, obojętnie czy pracując, czy będąc mieszkańcem świecia, czy piastując funkcję publiczną w gminie, w powiecie, czy wykonując funkcję ministra, ma jakiś na to wpływ, bo jest to rzeczywiście problem. Natomiast największe znaczenie to mają te decyzje, które są podejmowane na szczeblu krajowym, czyli w parlamencie, na wiejskiej, w rządzie i na pewno to w sposób generalny decyduje o tym, jak ten poziom bezrobocia się kształtuje. My powinniśmy spojrzeć po takim referacie na naszą gminę i co my możemy zrobić, jakie uruchomić jeszcze dodatkowe instrumenty, aby pomóc, aby zahamować rozwijającą się sytuację, że ilość tych bezrobotnych jest większa. Ja tu celowo mówię, żeby nie mówić tylko o pracodawcach, ale i również o pracobiorcach. Wydaje się, że zrobiliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o to instrumentarium, które stwarza możliwości do tworzenia miejsc pracy, bo te systemowe ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, szczególnie o tych, które mają dla pracodawców największe znaczenie, czyli ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości, zarówno w tych
w stosunku do tych małych przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, jak i do tych dużych, to jest rzeczywiście ewidentna pomoc. I druga sprawa to nawet takie drobne działanie, czyli kompetencja, jaką posiada burmistrz przy podejmowaniu codziennie, czy prawie codziennie, decyzji o ulgach w podatku od nieruchomości dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Trzeba przyznać, że to tak się mówi, ale jaka to jest istotna sprawa, że my często musimy tę decyzję podejmować w oparciu o to, jak ktoś to odczyta. Jak to odczyta mieszkaniec świecia, jak to odczyta, nie daj Boże, instytucja kontrolująca, a wiecie Państwo, że tych instytucji kontrolujących jest coraz więcej. I dlatego tutaj trzeba rzeczywiście podejmować odważne decyzje i te decyzje muszą być głęboko przeanalizowane i trzeba znaleźć argumenty, że taką decyzję się podjęło. I uważam, że również patrząc tutaj na naszą gminę, trzeba podejmować takie działania, aby te działalności, które są konieczne na terenie naszej gminy, one są oczywiście w sferze publicznej, żeby one tutaj powstawały, bo one również generują miejsca pracy. Tutaj dzisiaj mówiliśmy o basenie. Dzisiaj wszyscy wiemy, że na basenie zatrudnionych jest może 5, może 6 osób, ale kiedy ten basen zostanie zmodernizowany, kiedy, mówiąc już tutaj slangiem pana Sadowskiego, będą te zabawki, to zatrudnienie na basenie będzie musiało być zdecydowanie większe. To, że o 100% się zwiększy, to jest pewne, ponieważ do każdego urządzenia musi być ratownik, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem osób korzystających. Tutaj musimy mieć też świadomość i mamy tą świadomość, że idąc w budowę i realizację takiego przedsięwzięcia, na pewno mieszkańcy nie będą w stanie pokryć kosztów funkcjonowania tego basenu, że trzeba będzie, tak jak inne gminy to czynią, będzie trzeba również z budżetu pieniądze na dofinansowanie tego przeznaczyć. I tak samo będzie na przykład z tym zakładem, który będzie przerabiał odpady. Mimo tego, że jest to kosztowne przedsięwzięcie, mamy świadomość, że jednak ten zakład będzie u nas, tu będzie zatrudnienie przynajmniej o 100% większe jak w chwili obecnej, ale jest szansa, że i również przy tym stworzą się jakieś dodatkowe usługi. I dlatego te wszystkie elementy my musimy jako władze na poziomie gminnym, czyli Rada Miejska i burmistrz ze sztabem urzędników widzieć to i takie działania prowadzić, bo tak naprawdę jest w całej Europie. Ta sfera usług publicznych jest naprawdę coraz większa, bo takie są wymogi cywilizacyjne. Informacja prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych to kolejny punkt ostatniej sesji. Wyjeżdżaliśmy w minionym roku niecałe 200 razy i to są różne, pożary to jest, do pożarów wyjeżdżaliśmy 91 razy, do miejscowych zagrożeń 104 i alarmy fałszywe 2. Jak tutaj widzicie Państwo z tej statystyki, w tej chwili jest tak pożary połowa do połowa wyjazdów, inne lata było troszeczkę inaczej. Niemniej jednak miejscowe zagrożenia i do miejscowych zagrożeń przygotowujemy się bardzo dokładnie poprzez wyposażenie w sprzęt ratownictwa drogowego. I w opinii Państwowej Straży Pożarnej nasze jednostki są wyposażone bardzo dobrze, jeśli nie najlepiej, w powiecie świeckim. I nawet rzekłbym, że wychodząc poza powiat świecki, wychodząc nawet poza województwo, stare województwo bydgoskie, województwo włocławskie na przykład, też są jednostki gorzej wyposażone i pod względem technicznym, jak i wyszkolenia.
Nie byłbym sobą i nie byliby strażacy sobą, gdybyśmy nie wspomnieli o tym i jednocześnie nie podziękowali za to, że Rada Miejska wspiera nas środkami na zabezpieczenie przeciwpożarowe i również liczymy cały czas, że sprzęt samochodowy, a ten sprzęt, on się starzeje, ale jest cały czas w bardzo dobrym stanie. My kupujemy sprzęty używane w zamian za stare, już bardzo wysłużone Żuki. I tam aktualnie już nie mamy żadnego sprzętu tego typu Żuk. One zostały sprzedane. Zresztą podejmowaliście stosowną uchwałę w zeszłym roku. Ale niemniej jednak w 2015 i 2016 roku, jak to wynika z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Rada Miejska ma zaplanowane środki. I tu chciałbym w tą stronę zachęcić Państwa do tego, aby te środki były rzeczywiście zaplanowane i przeznaczone i one na pewno nie będą zmarnowane, a to są pieniądze na zakup nowego sprzętu samochodowego, sprzętu konkretnie samochodów z przeznaczeniem dla jednostek znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Proszę Państwa, i tak jak mówiłem wcześniej już o wyjazdach, tutaj jeszcze o członkach, ochotnicze straże pożarne już też biorą pod uwagę, znaczy jakby czyszczą swoje wykazy, ponieważ Przechowon, pomimo że ma taką ilość strażaków, członków zwyczajnych, to 5 członków ubyło. Z jakiego powodu? Dlatego, że wpisują się członkowie i później się nie wpłacają składek. Prowadzone są rozmowy w tym zakresie, czy osoba wpisująca się, czy członek zwyczajny będzie uczestniczył, czy nadal chce być członkiem. No jeżeli postępowanie wyjaśniające w tej sprawie nie doprowadzi do efektów końcowego w postaci zapłacenia składek, to musi być wykreślone i stąd są te informacje, czyli ilość członków, których ubyło w minionym roku, czyli w Przechowie i w Grucznie. Także, proszę Państwa, tak jak mówiłem na wstępie, te wszystkie informacje, które, o czym mówiliśmy na zebraniach sprawozdawczych, zostały w tej informacji przedstawione. Ja z mojej strony chciałbym podziękować Radzie za dotychczasową pomoc. Co innego jest suchy zapis w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, że gminy jest to zadanie własne, ale to nie oznacza, że ktoś może traktować ochotników, strażaków ochotników bardziej instrumentalnie. Ja wiem, że i radni, i pan burmistrz, i przewodniczący Rady Miejskiej zawsze traktowali, traktują i pewnie będą traktować zawsze z pełnym szacunkiem i z podziwem dla tych działaczy. Oczywiście strażak ochotnik nie zawsze jest dyspozycyjny. Wystąpiło kilka zarzutów, że OSP Wiąg, OSP Dziki czy OSP Drozdowo nie wyjeżdżały w godzinach dopołudniowych. Ale proszę wziąć pod uwagę to, że tam są również pracownicy, pracują zawodowo i nie zawsze tak jest, że mogą wyjeżdżać. Ale już rozmawiałem z Komendą Państwowej Straży Pożarnej i ustaliliśmy, że te jednostki, które mogą mieć chwilowe trudności z wyjazdem w godzinach dopołudniowych, mogą być wzywani i dysponowani po godzinie 15 czy po godzinie 16, bo oczywiście też takie zdarzenia występują. Także pewne problemy są, o szczegółach w zakresie zabezpieczenia w sprzęt nie będę mówił. To jest realizowane i realizujemy na bieżąco, gdzie bezpośrednio uczestniczy w tym Marcin Kulewski, który zajmuje się tymi sprawami zabezpieczenia technicznego i dysponuje tymi środkami, jakie Państwo przekazujecie i robi to skrupulatnie, tak żeby wszystkich
może nie obdarować, ale aby zakupić sprzęt taki, jaki jest niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych. Na środowej sesji szef Komisji Rewizyjnej, radny Sławomir Siemaszko, przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za miniony rok. Komisja w trakcie roku spotykała się wielokrotnie. Z tych głównych dat pozwolę sobie przypomnieć, że 21 lutego 2012 roku komisja przyjęła projekt planu pracy na 2012 rok, który został zatwierdzony uchwałą Szanownej Rady, uchwałą nr 128/12. Komisja rewizyjna na posiedzeniach w dniu 6-12 czerwca rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2011 rok i wydała pozytywną opinię do tego dokumentu. Komisja rewizyjna stosowną uchwałą nr 17 na 2012 rok z dnia 21 czerwca wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium panu burmistrzowi Świecia z wykonania budżetu za 2011 rok. Na sesji w dniu 28 czerwca komisja przedstawiła opinię do sprawozdania z wykonania budżetu i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. W dniu 12 kwietnia 2012 roku komisja złożyła sprawozdanie ze swojej działalności za 2011 rok. Członkowie komisji w dniu 30 sierpnia 2012 roku przyjęli informację burmistrza z wykonania budżetu gminy Świecie za pierwsze półrocze 2012 roku. 5 grudnia 2012 roku komisja zapoznała się ze stanem realizacji budżetu gminy oraz założeniami do budżetu na 2013 rok oraz podsumowała roczną działalność komisji. Ogólnie komisja rewizyjna w 2012 roku odbyła 10 posiedzeń, w których uczestniczyło kworum członków, a posiedzenia były prawomocne. W trakcie roku 2012 komisja przeprowadziła dwie kontrole problemowe. Pierwsza kontrola przeprowadzona została w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji w dniach od 14 do 30 maja 2012 roku przez odpowiedni zespół kontrolny. Kontrolą problemową objęto realizację podstawowych celów i zadań określonych w statucie ośrodka oraz wykorzystanie środków budżetowych na działalność ośrodka w 2011 roku. Z wyżej wymienionej kontroli sporządzono protokół, w którym zawarto stosowny wniosek. Pozwolę sobie przypomnieć, że wnioskiem komisji brzmiało: w związku z tendencją wzrostową liczby dzieci niepełnosprawnych należy rozważyć pozyskanie nowej, większej siedziby ośrodka rehabilitacyjnego, zwiększenie etatów terapeutów z jednej drugiej na 3/4, celem zwiększenia i pogłębienia umiejętności rehabilitacyjnych w oparciu o nowoczesny sprzęt. Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie uchwałą Rady Miejską nr 170/12 w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Druga kontrola problemowa przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną została przeprowadzona wobec kierownika jednostki samorządu terytorialnego pana burmistrza Świecia w dniach od 15 do października do 10 listopada 2012 roku przez stosowny zespół kontrolny. Kontrolą problemową objęto wykorzystanie środków budżetowych przy realizacji inwestycji budowy budynku socjalnego w Grudźnie. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół, w którym zawarto stosowne wnioski, które brzmiały: w ocenie zespołu kontrolnego osoby odpowiedzialne za przygotowanie zadań inwestycyjnych powinny z większą starannością opracowywać całą dokumentację zadania, aby cykl przygotowawczy skrócić do niezbędnego minimum. Podejmowanie kolejnych decyzji o lokalizacji przyszłych inwestycji gminnych bezwzględnie powinno przebiegać w oparciu o aktualne przepisy celem uniknięcia sytuacji ponownego wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Komisja rewizyjna przyjęła protokół pokontrolny jednogłośnie w dniu 4 grudnia 2012, a Rada Miejska uchwałą nr 206/2013 przyjęła wyżej wymieniony protokół. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Świecie to ważne zagadnienie, bo jak zaznaczała na sesji Lidia Lemańska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, co czwarty mieszkaniec gminy korzysta z różnych form wsparcia.
Po części sprawozdawczej przyszła pora na przyjęcie uchwał. Na początek radni głosowali nad wykazem kąpielisk na terenie gminy Świecie. Na sesji radni zajęli się także zmianą uchwały Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia ubiegłego roku w sprawie przystąpienia gminy Świecie do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Pomorza i Kujaw. Chodziło tutaj o zmianę w nazewnictwie zamiast Europa Pomorza i Kujaw, Europa Kujaw i Pomorza. A celem działalności Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia będzie reprezentowanie interesów samorządów z terenu województwa w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej, promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu, budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w zakresie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz udział w projektach międzynarodowych. Do głównych zadań organizacji będzie należeć przygotowanie i realizacja programów stażowych dla pracowników administracji publicznej z terenu województwa oraz szkolenia. W skład stowarzyszenia wchodzą gminy, miasta i powiaty z regionu oraz członkowie wspierający, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz inne instytucje. Na koniec radni przyjęli uchwałę w sprawie powierzenia burmistrzowi Świecia uprawnienia do ustalania opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Kończymy relację z sesji Rady Miejskiej w Świeciu i na kolejną zapraszamy za miesiąc.